Ja w takim razie rozpoczynam. Mamy 19:04, już sporo osób się zebrało, więc no co? Myślę, że warto byłoby rozpocząć naszą opowieść właśnie o naszym narzędziu, czyli o Product Discovery Canvas, dzisiaj urodzinowo, premierowo. Tak jest. Siemanko wszystkim. Jesteśmy mega, mega szczęśliwi, że możemy tu dzisiaj z nami być. Dziękujemy, że ten czas swój poświęciliście. Słuchajcie, dzisiaj wielki dzień dla nas wszystkich. Myślę, że w ogóle dla branży gdzieś tam IT/digital w Polsce, ponieważ premiera Canvy, Product Discovery Canvas, pierwsza taka Canva na świecie, którą mamy okazję dzisiaj wam pokazać już w szerszym gronie. Kilka osób ją widziało, na przykład też kilka iteracji, a najważniejsze to, że jest z nami już teraz, jest gotowa na to, żeby pójść w świat, żeby pójść na cały świat. I to nas bardzo cieszy, bo jest oczywiście też w wersji angielskiej przygotowana i to jest ten dzień, kiedy możemy się z wami podzielić Product Discovery, tą kanwą, naszą zajawką i tym, żebyśmy rzeczywiście wszyscy razem w fantastycznych zespołach mogli budować w mądry sposób wartościowe produkty, usługi dla naszych ludzi, dla naszych użytkowników, klientów po to, no po to, żebyśmy robili super hajs, robili super biznes i dobrze się przy tym bawili. Także to jest to. No właśnie, jest ze mną Adam, właśnie, który tutaj ładnie rozpoczął wszystko. No i jest tutaj Bartek, z którym też zaczynaliśmy jeszcze te wszystkie nasze wersje prototypowe. Potem zadając to zeskalowaliśmy, więc tutaj dwie najważniejsze osoby, jeżeli chodzi o Product Discovery, są ze mną dzisiaj na żywo i no, nie mogę być bardziej szczęśliwy, Adam, aż mnie zatkało, więc siemanko wszystkim. Tak jest. No i myślę, że tylu znamienitych gości, którzy będą mieli okazję też porozmawiać z nami podczas panelu dyskusyjnego, dlatego że nasza transmisja to nie tylko pokazanie tego narzędzia, ale też trochę dyskusji, trochę rozmowy właśnie na temat tego, jak w takich multidyscyplinarnych zespołach złożonych z różnych osób startować i prowadzić takie procesy discovery. I myślę, że ta wiedza, warto na nią poczekać, nawet jeżeli będzie za dopiero kilkadziesiąt minut. To wiecie co, to ja tylko powiem tylko tyle, że dla mnie to ta kanwa kanwą, wiecie, ta wielkie premiera kanwy. Dobrze wiecie, że dla mnie chyba najważniejsze jest to, co się kryje za tą kanwą. To znaczy sposób myślenia, pewien mindset. Dla nas ta kanwa mogłaby wyglądać pewnie zupełnie inaczej, a pewien sposób myślenia, który tutaj jest, moglibyśmy w zasadzie dać taki, jaki mieliśmy. Więc mam takie wrażenie, że ten sposób, ten mindset, który chcę tutaj przekazać, jest znacznie ważniejszy. Ja się strasznie cieszę, że jest taka możliwość, żeby pogadać o zespołach, bo to uważam, że te zespoły to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które uratują świat tak naprawdę. Dokładnie, bez tych multidyscyplinarnych zespołów nie moglibyśmy mówić w ogóle o Product Discovery. Ciężko byłoby mówić w ogóle o fantastycznych zespołach produktowych, które są w stanie odkrywać naprawdę innowacyjne rzeczy i potem je budować, więc to jest to. No właśnie, bo mówimy o tym Product Discovery, jest z nami dzisiaj pewnie, mam nadzieję, wiele osób, które ten temat po raz pierwszy gdzieś bardziej lub mniej słyszą. To jest taki mega duży teraz sexy temat, który gdzieś tam się rozrasta, chodzi w necie w różnych formach, więc myślę, chłopaki, że warto, żebyśmy na początek jeszcze tylko wszystkich powitali tą właśnie definicją, którą tu dla was wyświetlamy, tak? Czyli czym jest ten w zasadzie ten Product Discovery, o którym tak głośno, który jest tytułowym tutaj w kanwasie naszym elementem. Product Discovery to nic innego jak ciągły proces odkrywania i weryfikacji szans na rozwój wartościowego produktu. No właśnie, z wykorzystaniem zarówno i badań, jak i eksperymentów. I najważniejszy punkt i dzisiejszy punkt wieczoru realizowany przez multidyscyplinarny zespół produktowy. I o tych zespołach dzisiaj będziemy rozmawiali, no bo dla nich jest ta kanwa i też cały panel, który poświęcimy razem z gośćmi, będzie właśnie taką wymianą doświadczeń o tym, czy jakby jak to budować, jak to robić razem, jak te zespoły powinny funkcjonować, czy w ogóle warto mieć taki multidyscyplinarny zespół, co to daje, jakie to supermoce daje, dlaczego warto w to inwestować, o tym mówić, to ewangelizować na bieżąco. Także myślę, że to jest to, z czym chcieliśmy z wami zacząć, tak żebyśmy sobie też właśnie gdzieś tam uspójnili tą wiedzę. Ci, którzy nas znają, to wiedzą i widzieli pewnie już też ten tutaj flow pracy. Każdy z nas robi Product Discovery, każdego dnia robimy Product Discovery, czasami świadomie, czasami nieświadomie, ponieważ czym jest ten Product Discovery? No z takim procesem, podczas którego my decydujemy, co powinniśmy zbudować. Prawda? Bartek, Adam, to są te miejsca, kiedy my decydujemy, no i właśnie on się składa z kilku elementów, które tutaj widzicie.
Tak jest. Ta decyzja jest tutaj w sumie jedną z ważniejszych rzeczy, dlatego że to Product Discovery, kiedy słyszeliśmy, jak było definiowane, czy jak jest często rozumiane, było pewnego rodzaju fragmentem. Fragmentem tej całości, która jednak wydawała nam się nie do końca kompletna. A znowu ta kompletna, którą teraz wam pokazujemy, składa się właśnie z takich dwóch najważniejszych obszarów, tego obszaru eksploracji i tego obszaru walidacji. I często słyszeliśmy o Discovery, które gdzieś skupiało się na przykład tylko na eksploracji, albo miało tylko elementy walidacji, ale nie było tą całością. I ten proces, który chcemy pokazać, ale też Product Discovery Canvas jako narzędzie, które ma pomoc w rozpoczęciu tego procesu i prowadzeniu tego procesu, skupia się i na jednym, i na drugim obszarze, więc nie będziemy mówić o badaniach bez eksperymentów i bez walidacji, ani o tej walidacji i o eksperymentach bez tej fazy eksploracji, badań i zagłębiania się w przestrzeń problemu, która jest tak samo bardzo istotna. Dokładnie, także jeszcze Bartek, proszę. Ja tylko lubię mówić, Adam, ty już to powiedziałeś i Michał, ty też to powiedzieliście, ale ja lubię mówić o tym, że ten pomarańczowy punkcik tutaj to jest najważniejsza rzecz. To znaczy, to jest moment, w którym decydujemy, czy cały czas musimy walidować, czy jednak jednocześnie musimy pogłębić obszar problemowy po to, żeby jeszcze lepiej zwalidować. Ten proces, mam wrażenie, że on mi się trochę lepiej spina w świetle tego, wiecie, my żyjemy trochę w świecie tego double diamondów, tych takich procesów, które kurczę, one coraz, wiecie, to jest bardzo linearne, a ja mam wrażenie, że bardzo rzadko dzisiaj procesy są linearne. My lubimy myśleć etapowo, gdzie my dzisiaj jesteśmy, ale prawda jest taka, że jedyne, co się liczy, to szybkość, z jaką decydujemy o czymś i jak szybko się czegoś uczymy. No i to jest moja jakaś taka obserwacja z tego wykresu. O. Tak, słowem jeszcze takim podsumowania, ja kocham ten wykres, ponieważ tutaj widzimy ten nasz discovery, widzimy te dwa bliski, które budujemy, eksplorację, walidację, jest pomarańczowy punkt, o którym Bartek mówiłeś i to jest takie, wiecie, linowe, to jest takie startupowe, tutaj jak startup pracujemy bardzo często, eksplorując, szybko weryfikując i to jest super, ale my nie jesteśmy startupem często, my jesteśmy często fajną, fantastyczną, doświadczoną firmą produktową. Dlaczego? Dlatego, że mamy po lewej stronie oczywiście naszą wizję, naszą strategię produktową, pracujemy strategicznie, my nie badamy, nie szukamy po omacku, my stawiamy sobie cele, mierzalne, fajne cele, które jesteśmy w stanie dowieść i wtedy poszukujemy. Po co? Aby znowu przesunąć się w prawą stronę do naszego backlogu produkcyjnego, tak aby móc te dobre pomysły tam do niego przesuwać, a te złe zatrzymywać w odpowiednim miejscu, czyli właśnie w tych naszych pętlach Discovery, kochani. Także jeszcze tylko ostatnie z lotu ptaka, tutaj Jeff Patton musiał się znaleźć, jakaś legenda musiała dzisiaj przyjść, to jest dla mnie legenda tutaj w postaci właśnie wizualizacji Jeffa Pattona, czyli dual track model, tak? I tak często pracujemy w tym naszym continuous product discovery, w tym modelu, gdzie na dole, jak widzimy, tak, budujemy sobie rzeczywiście w sprintach inkrementalnie produkt, a u góry iteracyjnie robimy to samo w sposób ciągły, tylko że tam my właśnie używamy tych dwóch blisków i gdzieś tam eksplorujemy i walidujemy. I myślę, że na tym warto poprzestać, jeżeli chodzi o sam Product Discovery, bo więcej będzie, ale już w wątku naszym głównym, prawda? Czyli wątku naszej kanwy. Tak jest. Więc to jest bardzo dobry moment, żebyśmy pokazali właśnie to narzędzie, które już kilka iteracji przeszło, nad którym już właśnie pracowaliśmy przez ostatnie miesiące i ćwicząc to na warsztatach z zespołami, na naszych warsztatach otwartych, na warsztatach zamkniętych z firmami, z zespołami produktowymi. Narzędzie, które, tak jak wspomniałem, przeszło kilka iteracji, bo tak jak ten proces Discovery jest iteracyjny, tak nasza praca właściwie nad każdym narzędziem, jak i każdą edycją warsztatów jest takim procesem iteracyjnym i my zawsze coś musimy zmienić, zawsze musimy coś poprawić i na bazie feedbacku też naszej społeczności, której bardzo dziękujemy też w tym miejscu, bo bez was, bez waszego feedbacku, bez tych informacji, które nam daliście, no to narzędzie by nie powstało. Na pewno nie byłoby tak dopracowane i nie wyglądałoby w ten sposób jak teraz. Więc tak wygląda Product Discovery Canvas i to jest coś, co wy też dostaniecie po tym naszym spotkaniu. To znaczy za chwilę opowiemy wam, z czego to narzędzie się składa, jak ten szablon można wypełniać, jak na nim pracować, a po tej transmisji oczywiście dostaniecie do pobrania i taki szablon, i taką instrukcję wykorzystania tego szablonu, jak i dodatkowe niespodzianki. Jako że dzisiaj mamy urodziny, to my rozdajemy prezenty, więc będzie jeszcze coś więcej, no ale nie wyprzedzając faktów, zerknijmy sobie na to, no jak pracować na Product Discovery Canvas. Tak jest. Kochani, słuchajcie, ja też tak teraz
Aż mi zabrakło tchu, bo rzeczywiście wiele iteracji, wiele roboty dobrej wykonano i dzięki wam ta Canva powstała, ona tam już w naszych głowach gdzieś kiełkowała od pół roku co najmniej. Mówiliśmy, kurczę, my kochamy Canwy, sami ich używamy, różnego rodzaju Canw, które wy też znacie, Business Model Canvas, Lean Canvas, Value Proposition Canvas, chociażby jako te najbardziej znane i byliśmy, kurczę, tak pomyśleliśmy sobie, że tak, potrzebujemy jakiejś takiej Canwy, która rzeczywiście w tym obszarze będzie żyjącym artefaktem, który będzie pomagał zespołom dobrze startować z Discovery, potem na nim pracować, przyglądać się temu procesowi i go gdzieś tam optymalizować, jeszcze go ulepszać po to, żeby był tylko i wyłącznie lepszy. Stąd ta Canva, tak? Bo tak jak tutaj już też Bartek wspominał, Canva Canvą, ale tu chodzi o to, żeby ona nam pomagała po prostu mądrze pracować. I mamy tu tych kilka elementów. Ja czekam też na wasze komentarze, na pierwsze komentarze co do Canvy, co o niej myślicie, jakie są pierwsze wrażenia, kochani, dawajcie znać koniecznie. A my myślę, że... Przynajmniej te osoby, które są na Facebooku i na LinkedInie, bo tak rzeczywiście na naszym YouTubie nie ma sekcji komentarzy, wybaczcie, to nasz błąd, ale na Facebooku, na grupie Product Discovery Tribe, na której pewnie też część z was jest, albo na LinkedInie, możecie też zadawać nam komentarze, pytania i komentarze możecie dodawać na czacie, ewentualnie, tak jak wspomniałem, na koniec więc też po spotkaniu, kiedy dostaniecie link tutaj do tego Miro, ze wszystkim będzie też sekcja Q&A, na której można swoje pytania zaparkować. Tak jest, będzie oczywiście sekcja, kto nas zna, to wie, że te pytania wszystkie zostaną zaadresowane, na nie odpowiemy, także to jest dla was sekcja, którą wam udostępnimy zaraz po live'ie, a teraz spokojnie wydaje mi się, że możemy wrócić tutaj do naszej Canwy. No i co? No i mamy kilka elementów. Na tej Canwy, którą tu widzicie, ona jest pusta, natomiast my tutaj jeszcze fajnie tylko chcieliśmy zamieścić wam rekomendowany scenariusz jej wypełnienia w zespole. No bo właśnie, jak tą Canwę wypełniać, chłopaki? Jak tą Canwę wypełniać, żeby to miało sens? Jak myślicie? Jakbyście mogli się podzielić tutaj swoją kminą na ten temat? Zaczynamy od rzeczy, która jest często pomijana. I to jest niestety ten element, niestety albo nawet stety, który tutaj chcieliśmy bardzo mocno umieścić i od którego chcemy zaczynać. To jest ta wizja produktu. I niestety nasze doświadczenia pokazały, że jest to element pomijany, ale w związku z tym chcieliśmy to umieścić jako wskazówkę, czego nie warto pomijać i od czego warto wszystko zaczynać, bo wszystko zaczyna się od tej samej góry, tak jakby można było powiedzieć w jakiejś kolejności, no właśnie od wizji, czyli dlaczego i dla kogo chcemy ten nasz produkt budować, tak? I czym my chcemy tak naprawdę być, czy stać się dla naszych użytkowników i klientów. Kiedy zadajemy to pytanie, to często po drugiej stronie jest cisza i ona nie wynika z tego, że my kompletnie nie wiemy, co robić, ale to często wynika z braku zdefiniowanego takiego celu, czy tej wizji produktu, nawet jednym zdaniem. No właśnie, czym my chcemy być dla tych naszych użytkowników? Rozpoczynając od tego, no dużo rzeczy staje się jasne i dużo rzeczy jest łatwiejsze. Absolutnie. Bartek. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że wydaje mi się, że czasem na samym początku to jest bardzo trudne do określenia i to, czym jest ta wizja produktu, to jest coś, co dopiero dojrzewa. Natomiast jest to tutaj w tym miejscu takim trochę centralnym właśnie po to, żeby rozumieć też, czego do końca nie mamy. I jeżeli jest coś, w co wyobraźcie sobie, że pracujecie ze swoim zespołem, zaczynacie to pisać i sami to, co piszecie, nie wierzycie, to jest dobry moment, bo na podstawie tego zawsze można po prostu to przepracować, doprecyzować i w ogóle bym się zupełnie nie przejmował, nawet jeśli tutaj na samym początku będzie pusto przez chwilę. To tylko jest po to, żebyście wiedzieli, że musi się ta wizja pojawić, ponieważ brak tej wizji będzie cholernie przeszkadzał w następnych etapach procesu takiego product discovery. No właśnie, to ja teraz już przejdę bardzo szybko i sprawnie do drugiego punktu, który jest tutaj też super ważny, o którym dużo się mówi teraz, o który jest gdzieś tam też jednym z pryncypiów Discovery, tak? Czyli my potrzebujemy zoperacjonalizować tą naszą strategię, czy tą naszą wizję tego produktu, to minimum, tak? Czyli musimy wiedzieć jakby jak ona brzmi, jeżeli chodzi o cele i czy my jesteśmy w stanie tak te cele sformułować, żeby one były rzeczywiście mierzalne, żeby one były skupione na osiągnięciu jakiegoś rezultatu. Tak, a nie na fakcie zbudowania czegoś, tylko raczej na tym, że chcemy coś zmienić, jakieś zachowania chcemy zmienić, chcemy coś wzmocnić, chcemy coś osiągnąć i to jest zdefiniowane w czasie i mierzalne i to jest właśnie to miejsce, to są te cele zespołu produktowego. One są mega, mega ważne. My dlatego też z tą Canwą przychodzimy, bo my jakby fokusujemy się, że my jako zespół Discovery, zespół produktowy, który pracuje nad Discovery, powinniśmy mieć wspólny cel, tak, żebyśmy grali do jednej bramki, żebyśmy wszyscy razem pracowali nad
aktywacją użytkowników, nad pracownością użytkowników, tak? Nad skutecznością sprzedażową, nad różnymi elementami, które gdzieś są dla nas teraz istotne, które nas pchają do przodu, nad osiągnięciem product market fitu, nad wypracowaniem wersji pierwszej naszego serwisu produktów. Dużo różnych opcji. Ważne jest, żeby te cele mieć spisane, no bo one będą dla nas takimi metrykami, które będą mieć największe znaczenie w danych odstępach czasu, zwykle kwartałach. Chłopaki, czy coś tu jeszcze z waszej strony? Warto było... Ci z was, którzy doszukują ci tutaj OKR-owego myślenia, no to bardzo dobrze tutaj się wam to kojarzy. Znaczy to bez rezultatów, jakie chcemy osiągać, trochę trudno jest zaczynać. Nie? Więc jakby jeśli tutaj na etapie projektowania takiego procesu, produktu, budowania nowego produktu też jest dziura, to też jest, wiecie co, gdzie potem trzeba ją zapełnić. Także tym też bym się nie przejmował, nawet jeśli na samym początku nie wiecie, co tutaj jest napisać, gdzieś tutaj na jakimś etapie musi się coś pojawić, od czego będziemy mogli się odbijać. No i pierwszy tip, Adam, proszę. Tak. To jest też ten element, który tutaj trochę będzie nawiązywał do pytania Karoliny, które pytanie właśnie wyświetlam też tutaj na ekranie, to znaczy to pytanie, ile czasu zajmuje przepracowanie tego narzędzia. No tutaj wchodzimy w ten temat właśnie iteracyjności tego, że jest to dla nas taki żywy artefakt i przez to no, ciężko jest określić taki dokładny czas, bo cały czas na tym pracujemy. To znaczy to jest taki element, który musi być żywy w naszych zespołach. Tak jak tutaj Bartek wspominał, nie na wszystkie rzeczy znajdziemy od razu odpowiedzi. Część z tych odpowiedzi pojawi się później, a część z tych odpowiedzi będzie się w jakiś sposób zmieniało, będziemy pewne rzeczy dodawali właśnie, między innymi w zależności od tego, jakich stakeholderów, jakich interesariuszy, czy jakie osoby do tego zespołu zaprosimy, tak? Bo to doskonałe narzędzie do rozpoczynania pracy, ale to jest też doskonałe narzędzie na przykład do wprowadzania nowych osób, które będą brały udział w Discovery, nowych członków zespołu. W związku z tym to musi żyć, to musi być cały czas aktualizowane i to jest w ogóle klucz do pracy na tym narzędziu. Dokładnie, my rekomendujemy wręcz, żeby taką pierwszą sesję móc właśnie gdzieś tam zrobić ze stakeholderem, sponsorem, tak? Czasami potrzebujemy jako zespół tego inputu, tych materiałów strategicznych, tak? Więc warto też przyjść do zespołu już z jedynką i dwójką, na przykład tak, wstępnie wypełnioną, którą sobie potwierdzimy, przegadamy, ale jednak ją mamy, ona jest jakoś wypracowana, to jest jakiś kompromis, to jest jakaś decyzja, która jest też gdzieś tam tak z góry od naszych szefów, tak? Od osób, które gdzieś tam pomagają nam w tym, zatwierdzają nasze cele, żeby to było, tak? Jak to ma mamy, to my jako zespół jesteśmy gotowi, żeby całą resztę sobie wypracować, którą tutaj chociażby znajdziemy też na tej kanwie. Okej, kochani, dobra. Ciekawy komentarz tutaj też właśnie od osoby z Facebooka, że rozmawiając z potencjalnymi pracodawcami zadaje pytania oparte o waszą kanwę sprzed roku. Jest to ciekawe narzędzie rzeczywiście do prowadzenia też rozmów. To ja tylko chciałem powiedzieć, Karolina, odpowiedzieć na pytanie, ile czasu zajmuje. Wszystko zależy od tego, z kim pracujesz, jaki jest stan wiedzy o produkcie i o projekcie, więc to zależy, to jest tylko matematyka moim zdaniem, ile osób jest dla ciebie, ile osób jest w zespole, w jakim stanie jesteście to w stanie zrobić. Najszybciej mi to poszło kiedyś w godzinę, troszeczkę inaczej wtedy wyglądała, była troszeczkę prostsza, ale to nie zmienia faktu, że niektóre rzeczy po prostu idą bardzo szybko i sprawnie, a niektóre się ślamazarzą. Więc to wszystko jak zwykle zależy od kontekstu. Tak, natomiast myślę, że dwugodzinna sesja z zespołem właśnie Discovery, który będzie miał nad tym pracować, nad rozwojem produktu, to jest wystarczający czas, żeby sobie przez to wszystko przejść, przegadać, też poideować, bo to jest po to, żeby tą pierwszą wersję wypracować i jak Adam mówi, potem do niej wracać i ją cały czas gdzieś tam iterować, bo taki jest ten nasz świat i o to też chodzi, żeby to iterować, ale myślę, że 2 godzinki to jest idealny moment. No właśnie, no bo jak mamy wizję, mamy cele, no to potrzebujemy zespół, który będzie nad tym pracował, tak? Razem w ciągłym takim etapie i procesie, i to są właśnie członkowie zespołu Product Discovery. Powinniśmy gdzieś tam to spisać fajnie, powinniśmy wiedzieć, że to musi być zespół, to nie jest jedna osoba, na których barkach to jest proces, który gdzieś tam, na którym pracujemy wszyscy razem, razem decydujemy, razem rekomendujemy, czy coś ma wartość, żeby to zbudować, lub tej wartości nie ma. Tutaj jest praca zespołowa i ten zespół pracuje ze sobą dzień w dzień, tak? To jest taka praca bardzo podobna do pracy wytwórczej, o tym pamiętajmy. Zaraz wam będziemy pokazywać przykłady, tak? Takich wypełnionych kanw, także tutaj jeżeli chodzi o członków zespołu, multidyscyplinarny zespół, tak, kochani? Tak jest.
To ja tylko dodam jedną rzecz. Bardzo fajny jest tutaj, w tym wątku, kiedy możecie jeszcze doprosić, jakby dopytać ludzi, na przykład, jaki jest ich superpower, to znaczy na przykład pisze, no i to jest proste, kiedy się to robi na Miro. Moje imię, moja rola i jaka jest moja supermoc, co pełni bardzo fajne, fajną rolę wtedy, kiedy jest start zupełnie nowego zespołu. Bardzo mi się to sprawdziło, fajnie zadziałało. Od razu było wiadomo, z czym się możemy do kogo zwracać. Tak jest, kochani. No oczywiście ten zespół, o nim będziemy jeszcze dzisiaj dużo mówić, tak, tutaj o tym zespole, o tym, kto powinien w nim być, jakie role. My też ten temat oczywiście rozszerzamy w innych naszych materiałach. Tu jest takie tak, legendarne product trio, tak, czyli gdzieś tam product, design, technology, to jest ta podstawa, ale to nie tylko to, tak, to jest taki minimum nasze, gdzie łapiemy to product trio, te trzy różne światy, gdzie razem z tych trzech różnych światów te osoby, członkowie tego zespołu mogą pracować i robić fantastyczne rzeczy, tak, i badać, i weryfikować, i odkrywać zarówno problemy, jak i rozwiązania, tak, bo to jest bardzo ważne, więc to jest to trio. Będziemy wam to oczywiście pokazywać, natomiast interesariusze, tak, czyli to jest drugi bardzo ważny element. My Discover robimy w jakimś gronie, ale mamy jeszcze osoby, które mogą być naszymi sponsorami, które może będziemy musieli gdzieś tam zatwierdzać, tak, dawać do rekomendacji, co my rekomendujemy budować, co nie. Może ktoś jest zainteresowany i co się dzieje, tak? Bo to jedno. Drugie to jest to, że my chcemy inspirować naszą organizację, chcemy pomagać innym też myśleć produktowo, tak? My być w tej kulturze produktowej, tak? W tym, że my pracujemy klientocentrycznie, mamy fajne cele osiągnięte i pracujemy nad tym, żeby rozwiązywać te problemy, identyfikować dla nas szanse, nie? Więc ci interesariusze tutaj są z nami, czyli ci, którzy gdzieś tam są u góry, ale nie tylko. To był jeden z ważniejszych elementów właśnie naszej iteracji, czyli rozdzielenie tych członków zespołu Product Discover od interesariuszy. My na naszych warsztatach z Product Discover, jak i wcześniej, pytaliśmy uczestników, jakie są największe bariery prowadzenia tego procesu w ich organizacjach, i zarządzanie interesariuszami, a właściwie nawet uwspólnienie wiedzy i zaplanowanie, jak taki proces mógłby wyglądać, czy jakimi zasadami my się tak naprawdę będziemy w tym procesie kierować, i czego można oczekiwać po takim product discovery, no to było jedną z największych i najczęściej wymienianych barier, które mogą powstrzymywać zespoły przed prowadzeniem tego procesu skutecznie. W związku z tym my też podjęliśmy decyzję, że tak, zarządzanie tymi interesariuszami i wypisanie ich chociażby tutaj, czy zaproszenie ich do tej pracy, po to, żeby oni też byli informowani w tym procesie cały czas, nad czym pracujemy, co robimy, jaki jest rezultat tej pracy, no jest to mega, mega kluczowe, dlatego zwróćcie uwagę też na ten punkt, on jest niezwykle ważny. Tak. I ja to jeszcze dodam tylko jedno, przepraszam, tylko dodam tylko jedną rzecz, że bardzo często to jest trochę takie stanięcie w prawdzie też. To jest ten taki moment, w którym okazuje się, że mamy nad sobą kogoś, kto być może jest tym hippo decision makerem. Wiecie o co, naprawdę wiecie, o co chodzi. Czasami są ludzie, którzy po prostu oczekują od zespołów produktowych zrobienia czegoś i po prostu ma być tak, jak ja chcę. Sama możliwość zobaczenia tego i pokazania tego też interesariuszowi, czyli osobie, która jest decydentem, decision makerem, pokazanie, jak to wygląda, jest czasem czymś, co trochę spuszcza takie powietrze z balonu, takiego nabrzmiałego, że tam wiecie, tam już jest, po prostu pokazuje, jak jest naprawdę. I to mi się wydaje być dużą wartością tego wątku, dodania do interesariuszy tej osoby właśnie, która decyduje. Tak, Bartek, ja tak ci tu wchodzę słowo, bo jeszcze tylko chciałem przemycić to, słuchajcie, że oczywiście mamy tych interesariuszy, mamy też interesariuszy w postaci naszych ziomeczków, naszych znajomych z innych działów, tak, z innych obszarów, z którymi współpracujemy, tak, czy to obsługa klienta, czy to sprzedaż, czy to marketing bardzo często, tak, to są te działy, które gdzieś są w tubie i my chcemy, żeby oni byli w tubie komunikacyjnej, żeby oni wiedzieli, co się dzieje, żebyśmy mogli ich zapraszać na przykład na jakieś warsztaty podsumowujące, no bo oni mają tą wiedzę wewnętrzną, ekspercką, po pierwsze, którą możemy wykorzystać, oni mają też fajne podejście i ich feedback może być dla nas ważny w momencie, kiedy my będziemy podejmować tę decyzję, tak? To naszą pomarańczową kropeczkę, czy idziemy dalej, czy kilujemy pomysł, czy może trzeba go jeszcze pogłębić, nie? To jest ten moment, kiedy możemy ich wykorzystać. Ja tylko patrzę, że jeszcze Kuba zdążył zadać pytanie, czy ograniczamy liczbę celów dla zespołu? No tak, w sensie to ty jesteś szefem i ty decydujesz, ile celów tutaj powinno być wrzuconych, ale sam wiesz, że jeżeli jest ich za dużo, to one przestają mieć rolę, w sensie przestają być tak znaczące. Dlatego moim zdaniem tutaj powinniśmy wpisywać
te, które uważamy, że są totalnie najważniejsze. Jeżeli jest 10 najważniejszych, to to jest też moment budowania tej transparentności, o której pisze Dorota. Ta transparentność mówi, no być może mamy czegoś za dużo, nie? Absolutnie, tak. To my to też rekomendujemy, jak zresztą wiecie, jak pracujemy razem na tych kanwach, na drzewkach tutaj Product Discovery Trees, no to tutaj my rekomendujemy, żeby albo to był jeden cel z dwoma, trzema KR-ami, albo żeby to były maksymalnie takie dwa cele, tak jak jeżeli mówimy o KR-ach, które mają po jeden, dwa tak KR-y, nie więcej. To i tak jest dużo dla takiego zespołu, który zaczyna, tak? On i tak na początku musi się skupić na jednym z tych celów przez pewnie przez pierwszy kwartał, żeby się nauczyć tego Discovery, nie? Więc tutaj naprawdę ten fokus jest bardzo ważny, tak? Lepiej dobrze dowieść jeden jakiś ważny dla nas cel i mieć duży wpływ na użytkownika, na biznes, niż mieć ich pięć, bo to znaczy, że my nie mamy strategii. Tak jak stawiamy na wszystko, to znaczy, że na nic nie stawiamy. Ten akt wiary na początku jest bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli, w co my idziemy i dlaczego w tym kierunku, na tym etapie rozwoju naszego produktu, na którym jesteśmy. No dobra, kochani. Mamy... I pomagają w tym nasze silne strony, oczywiście. Oczywiście, że tak, tak. Tutaj już ktoś wspomniał o SWOT-cie gdzieś tam, naszym już legendarnym, tak, tradycyjnym gdzieś tam narzędziu i tutaj też te elementy zawsze u nas są, one są super, super istotne, tak, czyli, no, czyli właśnie Adam, co tu mamy, silne strony, jest mięśniowa, jest bicek, także o tym nie możemy zapominać. To są wszystkie nasze umiejętności, które się w tym procesie mogą przydawać, to są zasoby, to jest to, że w ogóle mamy możliwość angażowania niektóre osoby czy działy w taki proces, to są też na przykład dane, którymi dysponujemy. Tutaj mogą być te wszystkie elementy, które po prostu nam pomagają i przybliżają nas właśnie do realizacji tych celów, które sobie określiliśmy, więc trochę to są te supermoce, o których wspominał Bartek, już patrząc tylko na zespół i na zasoby, jakie mamy, te nasze ludzkie, czyli te multidyscyplinarność czy kompetencje, które mamy, ale to są te też twarde rzeczy, jak na przykład dane z analityki, którymi dysponujemy, bo w produktach, które są już rozwinięte, no powinniśmy też z tego, co mamy, po prostu korzystać i czerpać tak naprawdę dla naszego zespołu. To jest to nasze unfair advantage trochę, to znaczy to, co mamy w trochę szerszym kontekście, nie? Jeżeli mamy 6 biur w różnych krajach, może to jest właśnie ten wątek, który nam pomoże zbudować lepsze eksperymenty. Absolutnie, aż napiję się za to yerba mate, kochani. Słuchajcie, dobrze, mamy to, silne strony to jest to. No jak mamy silne strony, tak, to co możemy wykorzystać prawdopodobnie w naszym procesie na tym, żeby nam szło dobrze, żebyśmy się szybko uczyli, szybko weryfikowali, to też oczywiście, to jest normalne, każdy zespół ma jakieś ryzyka, które też tutaj warto zaadresować na początku takiego kick-offu, takiego procesu. No i te ryzyka, no właśnie, my o tych ryzykach, słuchajcie, kochani, słuchamy, rozmawiamy z wami nieraz, tak, bo tych ryzyk jest sporo tutaj, od ryzyk takich strategicznych, fajnie też, że tutaj Krzysztof o tym pisze, Krzysiek, absolutna racja, no ze strategią w Polsce jest średnio, w ogóle ze strategią produktową w Europie jest średnio, żeby to też nie zabrzmiało, że w Polsce jakoś jest tragicznie, różnie to bywa z tą strategią produktową, więc ważne, żeby ona gdzieś tam się pojawiała, natomiast to nie jest jedyne, tak, tutaj zagrożenie, mamy i więcej, kompetencje, których nam brakuje, tak, tyle słyszymy o zespołach, które umieją badać, ale jak pytamy się, czy umiecie robić eksperymenty produktowe, okazuje się, że kurczę, jest trochę gorzej. I to jest bardzo spoko, to jest okej, żeby sobie to powiedzieć, zapisać i nad tym pracować, tak, żeby mieć tego świadomość, być może będziemy mogli jakoś to przyspieszyć, jakoś to zaadresować, czy sami, czy ze stakeholderami, jakim pokażemy, gdzie widzimy te ryzyka. No i chyba największy, chłopaki, problem, który my widzimy, to jest problem trochę strategiczny, trochę kulturowy tak naprawdę, tak, czyli ta autonomia zespołu, tak, Marty Kagan, Empowered Teams. Co tutaj się dzieje, powiedzcie, chłopaki, co tutaj, o czym słyszeliście? Mam wrażenie, że tutaj jest ten element, o który też pojawił się w pytaniach na czacie, dotyczący na przykład tego, że jest dużo interesariuszy i dużo też tych celów, które mogą być rozbieżne, tak, i na czym mamy się skupić, no to jest ten element właśnie kultury, bo być może te cele, o których mówisz, one nie są do końca celami produktowymi. Pewnie za chwilę, kiedy zobaczymy przykład, to też zobaczycie, no czym taki cel produktowy może być, bo te cele są różnie określane i czasami to są cele może bardziej biznesowe, które ciężko jest przełożyć na te cele produktowe, takie, które nie pasują do końca do zespołu produktowego, za które zespół produktowy ma trudność, żeby wziąć prawdziwą odpowiedzialność i być właśnie umocowany, jak to się ładnie po polsku mówi, czyli mieć ten empowerment, jak to mówił Marty Kagan, więc myślę, że pokazując przykład tych celów produktowych, kiedy do nich
kiedy do nich przejdziemy, to tutaj może się dużo wyjaśnić, bo ta ich duża ilość no niekoniecznie oznacza, że to są cele produktowe, prawda? Absolutnie, tak. To jeszcze tylko a propos ryzyk, miałem ostatnio, naprawdę, w ostatnich kilkunastu tygodniach miałem kilka takich spotkań, nie, chyba, dobra, już wiem, to było kilkanaście tygodni temu, ale cały czas czuję ten moment, który, kiedy mówię, hej, słuchajcie, pogadajmy trochę o ryzykach. I wtedy pada takie coś, ej, dopiero rozpoczynamy nasz projekt, to nie jest moment na opowiadanie o ryzykach. W ogóle nie, przestraszy, zespół się przestraszy, że mówimy o ryzykach. I to był ten moment, w którym poczułem taki alert z tyłu głowy, że kurde, jak to? Właśnie dokładnie to jest ten moment, kiedy startujemy w projekcie, żeby teraz rozpoznać te ryzyka, które już teraz widzimy, po to, żeby można się nimi zająć. To jest ten obszar, który wymaga nie tylko i wyłącznie spisania tych ryzyk, ale potem zaopiekowania się nimi. I to jest coś, co podlega takiemu iteracyjnemu podejściu. I odpowiedniemu sposobowi pracy, tak, też odpowiada i musi odpowiadać, bo mamy ryzyka, które nieodłącznie wiążą się z na przykład popełnianiem błędów, a to, co jest kolejnym takim elementem, to jest brak przyzwolenia na to popełnianie błędów, taki strach, to co Bartek powiedziałeś, to może wynikać właśnie z takiego strachu, że jeżeli to ryzyko okaże się prawdziwe, nie zaadresujemy tego ryzyka i my popełnimy jakiś błąd, no to po prostu będzie nam ciężko przetrwać w cudzysłowie w tej pracy, a to idealnie łączy się z tym naszym siódmym punktem, czyli z fundamentami pracy zespołu, czyli jakimi wartościami my tak naprawdę w tej pracy chcemy się kierować, jakie chcemy mieć zasady w tej naszej codziennej pracy, żeby to discovery w ogóle mogło być udane. No i tutaj kilka przykładów też mamy. Absolutnie tak, tutaj to proszę Patryk. Nie, to ja tylko chciałem powiedzieć, że co do tych fundamentów, one są czasem bardzo trudne, bo wiecie co, bardzo łatwo jest ukryć się za słowem, na przykład hashtag transparentność albo hashtag, nie wiem, zaufanie, tak? Czyli jakby fundamentem pracy naszego zespołu jest zaufanie. No jakby co to oznacza? I ostatnio sobie gdzieś przeczytałem i to nie wiem, czy nie u Mariusza Chrapko, kiedy opisywał o tym, że tak naprawdę wartości nie powinny być statyczne, wartości są pewnym sposobem, są pewnym takim procesem działania. I podam wam przykład. Zamiast na przykład fundamentem pracy zespołu jest zaufanie, to znaczy fajnie, że zaufanie, tylko co to tak naprawdę oznacza? To oznacza tyle, że jesteśmy otwarci wobec siebie i jesteśmy też otwarci na krytykę wobec siebie i w ogóle się na to nie obrażamy. W sensie, że to zaufanie to jest to, że ja mogę coś powiedzieć i mam poczucie, że nie zostanę za to w jakiś sposób, wiecie, wyrugowany w zespole. To są te rzeczy, które my często powtarzamy i chyba docieramy też do takiego trochę sedna. Padło już słowo w komentarzach transparentność, ale tak naprawdę tutaj wracamy do tego, co to jest, po co to w ogóle powstaje. To właśnie powstaje między innymi po to, żeby zbudować ogólne zespołowe zaufanie do siebie. Rozumiemy, po co robimy, dlaczego i w jaki sposób. Tak, dokładnie. Tutaj mega dużo ważnych rzeczy. Tak? To, jak pracujemy, że szanujemy się nawzajem, że ten nasz zespół ma tą autonomię, tu ją wyrażamy tymi elementami. One mogą być z góry z organizacji, one mogą być nasze własne. Wiecie, zresztą pokazujemy wam często przykłady, tak, chociażby OLX ma swój manifest, te fundamenty zapisane w postaci manifestu Product Discovery, co jest fantastyczne. Mogą to być punkty, może to być jakiś tekst dłuższy. Ważne, żebyśmy tu napisali to, w co wierzymy, jak chcemy pracować nad rozwojem i jak będziemy podejmować decyzje. Nie? To jest ten taki punkt, trochę też taki tutaj kuloodporne takie miejsce, gdzie możemy się trochę zabezpieczyć przed tymi naszymi właśnie takimi niesfornymi czasami stakeholderami, którzy by chcieli wpaść i coś tam pozmieniać. To jest miejsce, gdzie możemy też to gdzieś tam jakoś zdefiniować, przygotować. No dobra, pokażemy zatem kilka przykładów, a tymczasem chyba najważniejszy punkt, kochani, jeżeli chodzi o tą kanwę, tak? To jest to miejsce, gdzie pozornie nie widać różnicy, pozornie się wydaje, to jest, punkcik ósemka jest fajny. Ja miałem takie nawet myśli szaleńcze, żeby tutaj zrobić z tego kanwę w kanwie, wiecie, bo tutaj jest ukryty cały ten istota product discover, tego naszego procesu, który trwa w sposób ciągły, który prowadzi zespół multidyscyplinarny, który musi tą pracę zorganizować, tak, żeby ona była efektywna, prawda? To jest to miejsce.
Tutaj są narzędzia, tutaj są konkretne elementy tego procesu. Tutaj też od razu nawiążę chociażby do pytania Marcina, przynajmniej do jednej części tego pytania, czyli gdzie taki one pager ląduje. No to jest nic innego jak element tej organizacji pracy. My na przykład staramy się i bardzo wierzymy w pracę wizualną. W związku z tym taki one pager ląduje u nas na Miro, właśnie na takiej tablicy, jaką teraz widzicie, jaką też dostaniecie po tym spotkaniu. Znaczy wszystkie zapisane osoby też dostaną tę tablicę, którą będą mogli po prostu przekopiować i też gdzieś do siebie, do organizacji przerzucić. To jest jeden z tych elementów, ale to jest też na przykład to, że chcemy dzielić się wszystkimi wynikami naszej pracy, też w albo wizualny sposób, albo po prostu ogólnodostępny w organizacji, więc korzystamy też z narzędzi pracy zespołowej, czy Miro, czy Airtable, czy Google Docs, czy jakieś inne repozytoria wiedzy. To, czego dowiadujemy się w procesie, chcemy, żeby było dystrybuowane we wszystkich działach na przykład, tak? Nie tylko w zespole produktowym, po to, żeby ludzie też mogli w tym uczestniczyć. Jakie spotkania będziemy odbywać, czyli planowanie, daily, czy jakieś retro, czy podsumowanie na przykład danego sprintu, w którym wykonujemy konkretne eksperymenty, czy inicjatywy badawcze. To wszystko powinno się znaleźć w tej naszej organizacji pracy i musimy być też co do tego przekonani, bo no, to będzie nam układało pewnego rodzaju cykl czy harmonogram. I tutaj też bardzo ważna rzecz, to musi być w jakiś sposób połączone też z procesem tym wytwórczym, czyli z procesem delivery. Tutaj nie ma jednych uniwersalnych zasad, bo ten proces za każdym razem trochę inaczej wygląda w różnych organizacjach. Zespół produktowy musi często zadecydować, jak łączymy te dwa równolegle dziejące się procesy, tak jak też Michał to pokazywał, ten dual track, ale to też mogłoby się tutaj znaleźć i to jest dobry moment, żeby to opracować. Absolutnie. Przepraszam, padło takie pytanie, jak w praktyce to wpleść w proces skramowy i trochę odpowiem tutaj też Kasiu, tobie na to pytanie, gdzie to się powinno znaleźć i czym to się trochę odróżnia. Ja mam takie wrażenie, że to się najlepiej sprawdza, kiedy robimy setup nowego projektu, to znaczy kiedy po prostu albo mamy sytuację, w której rozpoczął się już projekt i widzicie, że się gubicie w tym projekcie. To jest, moim zdaniem, to jest cały czas dobre miejsce, żeby po prostu rozpocząć tą kanwę, ale w momencie, wyobraźcie sobie, kiedy czasem jest tak, że robimy projekt pomiędzy różnymi firmami i to jest coś, co jest już rzadkością, żeby coś takiego powstało. Z reguły jest bardzo oficjalne, stajemy na spotkaniu, zaczynamy, wiecie, dwie organizacje, dwie różne struktury zarządzania i na przykład, nie wiem, agencja, klient. To powoduje, zrobienie takiej kanwy na samym początku powoduje łatwiejszy proces startowy, wyrównanie języka. Język jest tym, co dzisiaj jest największym takim problemem. Bardzo często sam Scrum jest zupełnie inaczej rozumiany. U nas to znaczy tak, a u nas znaczy tak, a daily, dobra, daily to nie, ale nie wiem, bardzo często język powoduje pewną różnicę w rozumieniu i to narzędzie, odpowiadając już tak na pytanie, moim zdaniem jest do zrobienia na samym początku projektu. A jeżeli trzeba, to i w trakcie tego projektu, żebyśmy zobaczyli, co do tej pory udało nam się wypracować i czy się gdzieś nie gubimy. Tak, kochani, tutaj jeszcze kontekst tego Continuous Discovery. Ja myślę, że warto to wyjaśnić tutaj, bo tutaj bardzo ważne rzeczy padają i to jest to, na czym nam zależy, tak? Bo to jest to spięcie, tak? Czy tak zwane tutaj interakcja z procesem wytwórczym. Product Discovery, który wygląda w rzeczywistości w najlepszych zespołach produktowych tak samo jak zespół wytwórczy, tak? Gdzie pracujemy codziennie nad takimi rzeczami, on trwa równolegle do procesu delivery, tak? Tutaj skupiamy się na organizacji pracy w procesie discovery, nie w delivery, tak? Delivery tutaj w tym momencie zostawiamy, ten delivery w firmach jest u was zwykle ułożony, chociażby o Scrum, Kanban czy innego, tak? Czy Continuous Development, czy innego rodzaju tutaj obszary, których używamy, to my w to nie wchodzimy, tak? My tutaj się skupiamy na tym discover, na tym elemencie od momentu, kiedy dostajemy cel, do momentu, kiedy rekomendujemy, ok, słuchajcie, odkryliśmy, zweryfikowaliśmy, to warto budować, trafia do backlogu i to już wtedy wchodzi w ścieżkę
delivery, tak? I tutaj już działa to, co wy już sobie pracowaliście. Discovery, Continuous Discovery, o którym mówimy, on powinien być zintegrowany, jeżeli chodzi o pracę wspólną, w taki sposób, że zespół deweloperski powinien wiedzieć, co wy robicie, powinien też móc łatwo te informacje pozyskać. Takim właśnie taką osobą, która gdzieś tam jest takim a la tech leadem, tak? Czy tą osobą, która jest tym engineerem, który nas wspiera, to jest ta jedna osoba dedykowana do tego zespołu Discovery, która też jest takim gwarantem połączenia tych dwóch strumieni, tego, że ten zespół jest blisko siebie, że ten feedback od zespołu deweloperskiego całego w takich sesjach feedbackowych na przykład, czy w takich sesjach demo też przychodzi, tak, że ten zespół widzi, nad czym my pracujemy i nam tutaj pomaga. Często zespół deweloperski musi się angażować w naszą pracę, bo musimy zrobić na produkcji eksperyment, tak, chcemy jakiś fake door zrobić, tak, czy coś innego. Tutaj nie da się tego zrobić bez jakiejś tutaj współpracy i wypracowania pewnych modeli pracy gdzieś tam wspólnych z zespołem delivery, tak, no bo to musi się stawiać na produkcji, to musi być wykonane też w jakiś sposób. Także mega ważne, aczkolwiek Discovery jest adaptowalny, traktujmy go osobno, jaki taki osobny strumień, bardzo ważny jednak, ale jednak osobny, który powinien mieć komunikację z tym delivery. Jak mocną, to zależy od was, jak autonomiczną, to zależy od was, to zależy od modelu pracy, od tego, jak, co możecie połączyć. Nie warto na siłę łączyć tych dwóch modeli, tak? Jeśli mamy trzytygodniowe sprinty delivery i myślimy, ok, to teraz zróbmy trzytygodniowy sprint discovery, tylko po to, bo mamy taki delivery, to może być nie być dobry pomysł, tak? Może trzeba mieć zupełnie inne time box, żeby to działało, tak? Ważne jest, żeby to działało, żeby to dawało tą wartość i ten przyrost wiedzy i decyzji. Okay. Bardzo często zdarza się, że ta organizacja pracy w waszych zespołach już jest, ma takie zwyczaje, ma już takie, jest już tak mocno zasetapowana, że tak naprawdę tutaj wygląda na to, że już nie ma co dodać. Natomiast jeśli tak jest, to jedyne, co trzeba powiedzieć, to pracujemy tak jak zwykle, mówiąc to i to, jest to opisane tu i w tym i tam takim miejscu. Wierzcie, to bardzo pomaga w momencie, kiedy nowa osoba przychodzi do projektu, albo trzeba to pokazać jakiemuś, nie wiem, właśnie klientowi, albo komuś z zewnątrz, mówiąc, co tam się tak naprawdę dzieje. Bardzo często zbiór zasad organizacji pracy jest uznawany za wszystkich, że już jest wszystko wiadomo i wszystko jasne, a bardzo często jest po prostu to niedopowiedziane i domówione. A, to kiedy to ma się dziać? No i chyba teraz czas na przykłady. Tak. Dzięki, Bartek. Tak, ja już tak przyjechałem do przykładu, bo myślę, że warto jeszcze na koniec pokazać, słuchajcie, te nasze przykłady, no bo ta kanwa działa w różnych sytuacjach, tak jak już wspominaliśmy, kontekst pierwszy, inicjatywa nowego produktu, usługi, siadamy, kminimy, tak, mamy, ustalamy jakieś rzeczy, tutaj cele, jak widzicie, w tym wypadku akurat, to jest taka właśnie taki przykład takiej nowej inicjatywy produktu, nowego produktu, one są bardziej jakościowe, te cele, tak? Eksploracja przestrzeni problemów, identyfikacja szans, wypracowanie koncepcji pierwszej wersji produktu, tak? Takie typowo cele produktowe, ale jakościowe, tak? Gdzieś tam na początku drogi bardzo często, tak? Bo jeszcze nie mamy tych mierników, wskaźników, nie chcemy i nawet nie chcemy na nich się skupiać, bo to jest ten moment, kiedy my dopiero zaczynamy, tak? Będziemy iść w tym kierunku product market fitu, ale jak widzicie, Canva robi robotę, tak? Mamy cel, mamy wizję produktu przede wszystkim. Tutaj w tym wypadku projekt związany ze stworzeniem narzędzia dla projektantów wnętrz, narzędzia, które będzie ich wspierało w ich codziennej pracy, komunikacji z klientami. Tu mamy naszą wizję, mamy nasze cele, które są też konkretne, na konkretny kwartał. Mamy członków zespołu, zobaczcie, tak? Mówiłem o trio, tutaj mamy 5 osób, które zdecydowaliśmy, że powinny w takim zespole, w takim procesie codziennie ze sobą pracować nad tym, nie? I tak zostało to ustalone, ale mamy też oczywiście naszych interesariuszy, tak? Tu mamy akurat CEO, CTO, ale też jest ktoś z funduszy, na przykład VC, tak? W tym wypadku. Tu jest ten taki kontekst być może jakiegoś dosyć młodego startupu, który gdzieś jest na początku swojej drogi, może po pierwszej rundzie finansowania i tak to gdzieś tam wygląda, prawda? Zobaczcie dalej, mamy oczywiście silne strony, tak? I tu mamy fajne rzeczy, czyli gdzieś tam mamy jakieś kompetencje, tak? Mamy doświadczenie z rynku, mamy te insighty, które możemy wykorzystać, tak? Mamy być może jakieś fajne rozwiązania, możliwości technologiczne, z którymi mieliśmy doświadczenie, które mogą potencjalnie w jakiś sposób nas wesprzeć w tym discovery, nie? Także tu są te rzeczy, no i mamy ryzyka, tak? Ryzyka, o których właśnie warto rozmawiać, które warto sobie gdzieś spisać i je zaadresować, tak? Ja bym od razu te ryzyka zaadresował, od razu robił strzałkę, karteczkę i na takim spotkaniu też burzę mózgów, co my z tym zrobimy? Nie zostaje żadnego ryzyka osieroconego, tak? Tutaj mamy oczywiście takie ryzyko, które dotyczy tego, że mamy mało czasu, jak o to zadbać, jak powinniśmy tym czasem dysponować, żeby ten PM fit osiągnąć, żeby nie przepalić kasy na przykład jako startup, żeby zdążyć dowieść i odkryć odpowiednią rzecz, dobrze to spiwotować.
zaryzykować. Tu widzimy kolejne ryzyko, tak. Nie mamy doświadczenia, kompetencji, tak. Analityka produktowa, która jest super istotna w Product Discovery, której też się teraz bardzo intensywnie wszyscy uczymy w Polsce, na świecie, żeby ją wykorzystywać. Nie wiemy, czy pójdzie OK, tak. Ryzyko, że będzie długie wdrożenie, że coś nam się spieprzy, że coś nie będzie działało. OK, to jest OK. Słuchajcie, sponsorzy. Mamy sponsorów, którzy gdzieś mogą się wycofać, tak. Też warto to zaadresować. Być może jakieś spotkania częstsze z nimi, być może zaangażowanie ich w proces badawczy, tak. Zaproszenie ich na spotkanie, na takie badania, może na jakąś. Na jakieś tutaj warsztaty kreatywne lub jakieś inne narzędzie, tak? Mamy dużo sposobów i to jest to, co robimy. Zobaczcie, mamy nasz punkt 7 i 8, o którym tak długo rozmawialiśmy, fundamenty pracy zespołu, tak? Dosłownie kilka, nie? Dosłownie kilka, ale one są, one też korespondują z tymi pryncypiami jakby zespołów produktowych, takich multidyscyplinarnych, tak? Tutaj jesteśmy otwarci na popełnianie błędów, piszemy o tym otwarcie. Multidyscyplinarne zespoły, nie pomijamy nikogo, tak, bo wiemy, jakie to też może być, ale nie pomijamy, staramy się ewangelizować tą wiedzę, demokratyzować tą wiedzę, tak, żeby każdy był zaangażowany, wiedział, co robimy i dlaczego to robimy, no i działamy strategicznie, tak, czyli rzeczywiście takie wybieramy obszary do pokopania, do eksploracji, które nas będą interesowały, które nam pomogą z fokusem dowieść nasz cel, a nie inaczej, tak. No i na sam koniec organizacja pracy, kochani, tak, to też to szybciutko wam pokażę. Mamy daily, mamy spotkania, tak? Czyli widzicie, bardzo dużo podobieństw do Scrama, tak? Bo chcemy, żeby to był nawyk, chcemy, żeby to była praca stała, więc tworzymy te nasze tutaj różnego rodzaju spotkania, różnego rodzaju, tak, ceremonie, które nam pomogą wymasować ten proces i adoptować ten proces, żeby on nie zniknął nagle z mapy, tylko żeby on był na stałe w naszych serduchach, w naszych głowach, no i w naszych kalendarzach przede wszystkim, no bo też no to musi być przestrzeń czasowa. Jest Airtable, jest Miro, wiadomo, gdzie wrzucamy informacje, gdzie wizualizujemy proces pracy, także są jakieś podstawowe rzeczy, oczywiście do iteracji, być może do iteracji, tak, mamy do tej aktualizacji, więc będziemy do tego pewnie wracali co jakiś czas, co tydzień, co dwa tygodnie, będziemy nad tym temu się przyglądali i być może będziemy proponować jakieś optymalizacje. I to jest jeden z przykładów, kochani. Drugi przykład, który dla was mamy, który jest takim przykładem, prawda, Adam, tutaj już bardziej związanym z istniejącym produktem. Mhm. Dokładnie. Tak. Wizja produktu, którą też możecie zobaczyć, pokrótce przez to przejdziemy. Na przykład chcemy być wiarygodnym wsparciem w zakupie mieszkania dla każdego, kto chce znaleźć się szybko, bezpiecznie i bezstresowo. Jesteśmy produktem właśnie z takiego rynku, można powiedzieć, mieszkaniowego i te cele, aktualne cele produktowe to między innymi to zwiększenie poziomu aktywacji użytkowników zakładających konta o 10% w pierwszym kwartale, czy zwiększenie poziomu satysfakcji z zaproponowanych w serwisie ofert mieszkań o 5% też w pierwszym kwartale, więc mamy bardzo konkretne, mierzalne, określone też w czasie cele produktowe, które skupiają się na rezultatach i skupiają się na rezultatach tych naszych użytkowników, czyli na tym, na czym nam najbardziej z punktu widzenia zespołu produktowego powinno zależeć. To jest ta wymiana wartości pomiędzy biznesem a użytkownikiem, przy czym tutaj pamiętajcie o tym, że warto właśnie o tej perspektywie tego naszego usera pamiętać, tak, żeby to stało się, było w tym centrum tego naszego celu zespołu produktowego. Absolutnie. Dzięki. Tutaj tak, Stachu tak. Mówi fajną rzecz jeszcze. Nie wiem, czy chciałeś o tym powiedzieć, Adam. Stachu opowiada o tym, że jeżeli są pewne ryzyka, to propozycja jest taka, o właśnie, żeby za pomocą sposobów, jak się organizujemy, być może minimalizować pewne ryzyka projektowe, jeżeli takie tam właśnie są. To jest bardzo fajne, bardzo, 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 bardzo dobre. Z reguły to jest to tak jak trochę jak odwrócony słot, czy dane silne strony, jesteśmy w stanie jeszcze w jakiś sposób podbić naszą organizację pracy, albo w jaki sposób je te silne strony wykorzystać, albo właśnie zminimalizować te ryzyka. Bardzo, bardzo, bardzo super uwaga. A super. Co to? Pozdrawiamy Stacha serdecznie. Tak jest. A co do tego, co Michał mówisz, gdzie jest ownership tej Canwy? No ja nie wiem, chłopaki, gdzie waszym zdaniem jest? Tutaj, kochani, tutaj jest ownership Canwy i tu jest ownership całego procesu, tak? I to jest bardzo ważne, tak? O ile jesteśmy przyzwyczajeni, że gdzieś tam w Scrumie product owner jest powiedzmy szefem, tak, decydentem, jeżeli chodzi o kolejność product backlogu, tutaj decyduje zespół, który rzeczywiście ze sobą pracuje. Tak, to product trio nasze, takie tutaj symboliczne, które w tym wypadku 5 osób, jak widzimy, które przybija piątkę, mówi OK, my pracujemy razem, żeby eksplorować, wyszukiwać te szanse, żeby je testować, żeby je weryfikować, żeby wspólnie decydować, co powinniśmy zbudować, aby dowieść największą wartość w tym momencie, tak, i co powinno trafić do tego backlogu. Tutaj ten ownership jest w zespole Discovery,
nie jest w tym zespole interesariuszy, oni powinni gdzieś być w tubie, oni powinni oczywiście często gdzieś tam tak na początku może akceptować, być może tak, CEO czy inne osoby, czy head of product na przykład, tak, gdzieś będziemy mieć jakieś osoby, które będą decydować o tym, czy ok, czy to jest strategicznie, tak, bo te osoby mają większe doświadczenie, mają większą też jakby background, mają większą wiedzę, co się dzieje w organizacji, mogą też nam pomóc w tej decyzji, natomiast ta decyzja, ta rekomendacja i to, jak pracujemy, jak ten proces wygląda i co z niego wychodzi, tutaj jest ten zespół, kochani, tak, bo tutaj nie mamy wątpliwości co do tego. Tak, tutaj też pojawił się też komentarz, że, a przepraszam, nawet nie ten, już się pojawił kolejny, ale że brakuje hipotezy i rodzajów eksperymentów. W szczególności tutaj, kiedy zaczynamy tę pracę i setupujemy tę pracę zespołu, my tak naprawdę jeszcze niewiele tych hipotez mamy. Eksperymentów to już w ogóle do tych hipotez. Tak naprawdę korzystając też z takiego frameworku, my akurat korzystamy z takiego product development tree, co pokazujemy też na warsztatach. To jest taka wariacja, lekko spimpowany opportunity solution tree od Teresy Torres, gdzie no dopiero którymś tam z tych etapów naszych jest stworzenie pomysłów na zaadresowanie szans, które widzimy, dopiero potem do tych pomysłów gdzieś zaprojektowanie konkretnych technik, walidacji, eksperymentów, którymi będziemy sprawdzać hipotezy, które mamy, więc to jest troszeczkę z innego poziomu, można powiedzieć, element, tak. Jeżeli chodzi o hipotezy, eksperymenty. To wszystko jest, tylko trochę później, tak? My już później wchodzimy w sam proces, w samą pracę Discovery. Tu tylko się organizujemy, tu mamy nasz kontrakt, nasze zasady. Tu jeszcze nie pracujemy nad tym, jakie szanse widzimy, jakie są obszary dla nas, jakie mamy hipotezy. To wszystko jest nasze work. I to będzie wykonywane jak najbardziej, ale to już pokazujemy i bawimy się tym trochę dalej w różnych innych narzędziach. Marcin, absolutnie tak. Też absolutnie. Oczywiście odpowiedzialność za efekty jak najbardziej. Tutaj być może to nie do końca wybrzmiało. Bardziej chodziło o porównanie do chociażby backlogu produkcyjnego, gdzie jest ta osoba, która tym zarządza. Tutaj Michał Gaździk pytał o to, kto w takim razie tym powinien zarządzać, czyli ten Product Discovery Canvas. I my mamy takie poczucie, że tutaj jednak cały zespół też ma ten ownership w zarządzaniu narzędziem jako takim. To bardziej porównanie chyba do tego backlogu niż do całego procesu, bo absolutnie tak, no to nie da się ukryć, że jest praca zespołowa, zawsze jest praca zespołowa. No, tak. On nie będzie tego, tych taczek z tym absolutnie, programowaniem, więc absolutnie tak. Teamwork i dlatego tak nam zależy, żeby też ten zespół wytwórczy, tak, z product ownerem, żeby też jak był jak najbardziej zaangażowany w Discover, to jest super ważne, tak jak rozmawialiśmy, może być lepiej lub trochę mocniej lub trochę słabiej połączone, tak, z Discovery. Tak jest. Słuchajcie, te przykłady też dostaniecie, to jest na naszej tablicy na Miro, więc jeżeli będziecie chcieli się też, rozpoczynając swoją pracę w Discovery, zainspirować czymś, co tutaj umieściliśmy w takich przykładach, to też to dla Was zostawiamy. Podobnie jak taką krótką instrukcję, w jakich sytuacjach to się może przydawać, w jakich sytuacjach warto skorzystać z tego kanwasa. Może Michał, możesz tylko pokazać jeszcze instrukcję, gdzie ją można znaleźć na naszej tablicy. Ona jest pod tym wzorem takim tej czystej, tego czystego naszego szablonu, więc jeżeli będziecie chcieli się podzielić tym albo z zespołem, albo z interesariuszami, albo gdziekolwiek to udostępnić, to taki przewodnik też może Wam się do tego przydać. No i to jest mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o to przedstawienie samego narzędzia, jak z niego korzystać, jak warto podchodzić do tej pracy w Product Discovery z wykorzystaniem Product Discovery Canvas. A na zakończenie tej części, jeszcze zanim Michał dostaniesz link na Miro, jeżeli jesteś zapisany mailowo zaraz po zakończeniu naszego spotkania, chyba o 21:30 cały mailing pójdzie do wszystkich osób, więc tam też będzie link do Miro. A na zakończenie tej części chcieliśmy, jako że właśnie mówiliśmy, że to takie urodzinowe nasze spotkanie, no to zamiast otrzymywać prezenty, to chcieliśmy Wam taki prezent wręczyć. Jakiś czas temu udało nam się z Michałem przygotować takie kilkudziesięciominutowe szkolenie wprowadzające do właśnie procesu Product Discovery, czyli takie szkolenie wideo Product Discovery Fundamentals, które na początku myśleliśmy, żeby stało się takim produktem właściwie wprowadzającym do naszych warsztatów, jeżeli chodzi o całe Product Discovery Practitioner, czyli nasze warsztaty takie trzydniowe, które organizujemy, też otwarte czy zamknięte dla firm, ale pomyśleliśmy sobie, że kurczę, jako że mamy urodziny, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ten produkt rozdać Wam dzisiaj za darmo i żeby to
to szkolenie było dla wszystkich dostępne, po to, żeby ewangelizować, żeby jeszcze więcej osób usłyszało o tym procesie, żeby jeszcze więcej osób mogło się tym zainspirować, wprowadzić coś takiego do siebie. W związku z tym wszystkie osoby, które są zapisane na naszą premierę, otrzymają też tutaj i na Miro takie cztery moduły, cztery wideo, około 70 minut naszego szkolenia, ale również link do niego w mailu podsumowującym jeszcze dzisiaj wieczorem. Taki prezencik od nas tutaj na zakończenie dla wszystkich tych, którzy nam zaufali, którzy przyszli, którzy chcieli nas posłuchać i którzy zapisali się na tę premierę. Bardzo Wam dziękujemy. Nie ukrywamy, że nasza społeczność, te osoby, które udało nam się spotkać na naszej drodze w ogóle i ty przez ten ostatni rok, czy przez 2,5 roku od pierwszego szkolenia, czy ostatni rok, od kiedy Product Discovery Pro istnieje jako marka, no to dziękujemy wszystkim tym osobom i to naprawdę niesamowite, że z nami jesteście, że chcecie z nami być, rozmawiać, słuchać nas. To tyle ode mnie, jeżeli o to chodzi. Jedno słowo, no w zasadzie jedno słowo, Adam, Bartek, wdzięczność. Tak. My jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, bo my z Wami to wypracowaliśmy. Nasze warsztaty miały kilkanaście iteracji co najmniej, tak? Bo my cały czas sami w tym mindsetzie jesteśmy, więc to się cały czas dzieje i to wszystko dzięki Wam, także mega fajnie, dziękujemy Wam serdecznie, słuchajcie, i to nie koniec, bo teraz przechodzimy... Mamy nasz panel, a technicznie jeszcze, słuchajcie, bo będą tak na ten temat pytania. Maile z podsumowaniem dzisiejszego spotkania całego, jeszcze bez nagrania ze spotkania, bo ono musi się przetworzyć, my je wrzucimy trochę później, dostaniecie dzisiaj o 21:30 wszystkie te osoby, które były zapisane na premierę. Jeżeli nie widzicie maila w Waszej skrzynce głównej, zajrzyjcie też do skrzynki oferty lub spam na Gmailu czy w innych skrzynkach. Jeżeli tam by się znalazł na Gmailu, szczególnie ten mail, to przeciągnijcie go proszę do swojej głównej skrzynki. Dzięki temu będziecie dostawali też od nas więcej informacji, ale też nagranie z tego spotkania, ono nigdzie indziej nie wpadnie. A jeżeli by nie było ani w ofertach, ani w spamie, ani w waszej głównej skrzynce, to dajcie nam znać koniecznie na kontakt@productdiscovery.pro i wszystkich oczywiście tym linkiem i tym naszym dzisiejszym podarkiem obdarzymy. Tak, kochani, jeszcze tutaj widzę, jest pytanie z Facebooka. Ja myślę, Adam, że możemy na Facebooka, na naszą grupę wrzucić. Też tutaj gdzieś link dodamy, bo nie wiem, czy wszyscy już są w naszej grupie na Facebooku otwartej, zamkniętej otwartej się śmieję, bo to jest pierwsza grupa, gdzie właśnie będziemy dalej kontynuować nasze tutaj rozmowy, tam podatek Discovery, pewnie w przyszłości niedługiej. Zapraszamy Was na naszą grupę, na pewno wszyscy na grupie dostaną od nas link, bo to też tam nasza rodzinka tylko i wyłącznie jest i przyjaciele, więc absolutnie tam też tak jest, więc Product Discovery Tribe na Facebooku, tam też możecie dołączyć, też pewnie większość osób, które są z nami już dołączyła, bo też taka informacja była przy zapisie, a jeżeli nie, to oczywiście zapraszamy, będziemy Was akceptować. No i co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby tę część zakończyć, a rozpocząć kolejną świetną część już z naszymi wspaniałymi gośćmi. Mówię tutaj o naszym panelu dyskusyjnym.